Niestety w internecie pojawiają się bardzo duże kłamstwa na temat Polski i Polaków. Szanowni Państwo, pokażę Państwu, jak można zakłamywać rzeczywistość na temat naszego narodu, na temat naszego kraju. Jest to szokujące, dlatego zawsze próbuję wszystkich uczulać na to, że trzeba sprawdzać dane, trzeba sprawdzać fakty, dlatego pokazuję wszystko zazwyczaj na liczbach. Niestety jest to bardzo smutne, co zaraz pokażę, bo zwyczajnie to nam, naszemu narodowi, umniejsza i ja osobiście nie wiem, skąd wychodzi tak zorganizowane pominięcie, a wręcz zakłamywanie rzeczywistości na temat Polaków i na temat Polski w anglosferze, ale też nie w anglosferze, ale prawie w każdym języku świata, bo z angielskiego bardzo często inne narody zwyczajnie odpisują. No i proszę zobaczyć, proszę sobie wyobrazić, szanowni Państwo, że Polska i Polacy są pomijani. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres, dlatego też pokazuję, że Wikipedia też bardzo często zwyczajnie nie podaje danych prawdziwych, nie podaje danych dokładnych. Tutaj na przykład jest pomijana Polska, jest to szokujące, jak pomijana jest Polska i to się dzieje od kilku lat. Tutaj mamy dane na temat ilości turystów z poszczególnych krajów w Hiszpanii i Polacy odwiedzają bardzo często Hiszpanię. Są takie dane, tutaj mamy na przykład, proszę zobaczyć, że tutaj, że nawet 2 miliony Polaków, 2 miliony Polaków odwiedza w danym momencie Hiszpanię. Nie wiem, czy to są Polacy z Polski, czy nie, ale we wszystkich statystykach Polacy w ogóle są pomijani. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy statystyki na Wikipedii. Ja ciągle to mówię, że w Wikipedii no, są dane, bardzo często się nie zgadzają dane i trzeba je dodatkowo sprawdzać, czy taki indeks jest dobry, prawda? No i proszę zobaczyć. Tutaj, szanowni Państwo, Polska nawet nie widnieje, tak? I to jest angielskojęzyczna sfera. To oznacza, że wszyscy, którzy sprawdzają po angielsku, a znaczna część świata sprawdza po angielsku, w ogóle pomija Polskę. Proszę zobaczyć. W 2023 roku Hiszpanię odwiedziło 17 milionów Brytyjczyków, 12 milionów Francuzów, 11 milionów Niemców, prawie 5 milionów Włochów, 4 miliony Holendrów, prawie 4 miliony Amerykanów, Portugalczyków, 3 miliony Belgów, 2,5 Irlandczyków, 2,5 Szwajcarów, 2 Meksykanów, 1. I gdzie są ci Polacy? A według statystyk Polaków, nie ma w ogóle Polaków tutaj, tak? Według statystyk, które podaje się w Polsce, 2 miliony Polaków odwiedziło Hiszpanię. Proszę sobie to wyobrazić. Więc Polska powinna być gdzieś w okolicach Szwajcarii i Irlandii, prawda? Gdzieś w Szwajcarii i Irlandii. W ogóle nie ma Polaków, proszę zobaczyć, nie ma Polaków, po prostu Polska nie istnieje, szanowni Państwo, w tej tabeli, więc widzimy, jak niekompetentnym, jak zdradliwym może być poleganie na Wikipedii. Zresztą ten, kto, szanowni Państwo, jest osobą wyedukowaną na jakichś normalnych uniwersytetach, to wie, że Wikipedia jest no-no, jeżeli chodzi o używanie jej w jakichkolwiek pracach naukowych, pracach uniwersyteckich, czymkolwiek, prawda? To no, no, prawda? No ale ja używam, ja zauważyłem, że w Polsce masowo się używa Wikipedii i używają Wikipedii doktorzy i profesorzy, więc mnie to na początku bardzo śmieszyło, a wręcz się nawet tym brzydziłem z punktu takiego naukowego, że doktor może używać Wikipedii czy profesor, no ale potem zrozumiałem, że ja też muszę używać Wikipedii ze względu na to, bo to jest łatwiejsze i ze względu na to, że profesorowie obniżają poziom i doktorzy w Polsce, oni mają tą przewagę, że szybciej mają te dane, bo Wikipedia jest dobra pod tym kątem, że oni mają fajne dane. One w znacznej części się zgadzają, te dane, różne różnice na Wikipedii. Ja zawsze sprawdzam, czy to się te dane piera ze drzwi zgadzają z rzeczywistością, bo oni mają fajne tabelki, to fajnie wygląda, to jest bardzo często update'owane, no ale bardzo często też się nie zgadza. Więc nie można polegać generalnie na Wikipedii, jeżeli się nie sprawdzi, więc ja tylko polegam na Wikipedii, na sprawdzonych, szanowni Państwo, zawsze mówię, że to się pi razy drzwi zgadza, a widzimy, że na przykład czasem się może nie zgadzać. Ja ciągle to powtarzam, że zawsze trzeba iść do źródła, tylko no niestety, bardzo tylko problem jest taki, szanowni Państwo, że bardzo często te źródła są bardzo kiepsko tak rozpisane, tego nie
nie widać wizualnie i zauważyłem, że w Polsce no, niestety masowo używają doktorzy, profesorzy Wikipedii, więc oni mają przewagę nad tymi, którzy nie używają, prawda, więc zacząłem też używać, mówiąc za każdym razem, że Wikipedia to nie jest, szanowni państwo, encyklopedia, że na Wikipedii wiele rzeczy się nie zgadza, oczywiście wiele się zgadza, ale ja tylko używam tych źródeł na Wikipedii, które wiem, że no, w znacznym stopniu się zgadzają, bo sprawdzam po prostu te dane i pokazuję, bo oni mają fajne zwyczajnie, oni mają fajne tabelki, no nie ma, większość tych stron taka fajna nie jest, mówmy sobie wprost, ale widzimy, proszę zobaczyć, tak, i o co chodzi? O to chodzi, szanowni państwo, jest pomijana Polska, prawda? I to jest już od kilku lat, mnie to dziwi, mnie to zadziwia. Ja sprawdzam Polskę chyba od 10 lat i Polska jest pomijana w ogóle w turystyce hiszpańskiej. Nie wiem czemu, czy ktoś gdzieś jest, jakiś Hiszpan, czy jakiś nienawistnik inny, nie wiem, jakiegoś innej narodowości, który tą Polskę wydziera z tych statystyk, bo to jest ważne, bo dużo ludzi sprawdza sobie, na przykład ilu ludzi przyjeżdża do Hiszpanii. Naprawdę, to są, bo ludzie bardzo lubią statystyki, dlatego ta Wikipedia jest taka popularna, bo oni to tak fajnie wszystko wizualnie robią i nasz kraj traci, tak? Bo Wikipedia zakłamuje rzeczywistość, nie podaje w tabeli turystów w Hiszpanii Polski i my tracimy prestiżowo, no bo wszyscy jeżdżą do Hiszpanii, no ten, kto nie jeździ do Hiszpanii, no to nie powinien się pokazywać w towarzystwie w Europie pół żartem, pół serio, szanowni państwo, no taka rzeczywistość, no, a tu Polaków nie ma, więc robi z nas to takich, wiecie, ostatnich jakichś biedaków, którzy ewentualnie to mogą się popluskać w jakimś bajorku, prawda? No ale wiemy, że Polaków bardzo dużo jeździ do Hiszpanii, ale tutaj tych Polaków w ogóle nie ma, proszę zobaczyć, nie ma. Tylko, że to nawet nie jest problem Wikipedii, prawda? Proszę bardzo, nawet Turcy są, Chińczycy, Izraelczycy, Brazylijczycy, Argentyńczycy, Kanadyjczycy, Meksykanie, prawda? Nie ma. A tutaj mamy właśnie na polskich źródłach, że on na przykład tutaj padł rekord w przyjazdach polskich turystów do Hiszpanii, których liczba osiągnęła blisko 1,9 miliona. Rok ubiegły zamknął się wzrostem liczby podróży z Polski o 21% w porównaniu. Tak, czyli w danym momencie mamy sytuację, że nawet 2 miliony Polaków z Polski, z tego co wynika, podejrzewam, że to są Polacy z Polski tylko, 2 miliony, ale przecież, szanowni państwo, to ilu Polaków z Wielkiej Brytanii, Skandynawii jeździ na wycieczki do Hiszpanii, na to jest nieporozumienie nawet. Przecież ja sam byłem, wiecie, no tyle razy, że w głowie nie mieści, prawda? Ilu ja znam ludzi, którzy było w Hiszpanii też tyle razy i tak dalej, no wszyscy jeżdżą do Hiszpanii, znaczy no nie wszyscy, no ale generalnie, prawda, w samej Wielkiej Brytanii, no to podejrzewam, że obok Polski, no to chyba Hiszpania jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odwiedzane kraje, pomijając Belgię, przez którą trzeba przejechać, czy Holandię, czy Niemcy do Polski, jak się jedzie samochodem. No ale mamy właśnie taką sytuację, szanowni państwo, że jeżeli to są dane tylko Polaków z Polski, no to dodatkowo jeszcze są Polacy właśnie z Wielkiej Brytanii, więc w rzeczywistości istnieje takie prawdopodobieństwo, że Hiszpanię odwiedza nawet 3 miliony Polaków rocznie, szanowni państwo, więc my powinniśmy być za Stanami Zjednoczonymi, a nawet nas nie ma. Tu nawet się nie podaje w tych tabelach, że wiecie, nawet 100 tysięcy Polaków odwiedza Hiszpanię. Popatrzcie, jakie są zakłamane te liczby. Proszę sobie to wyobrazić, jakie są zakłamane te liczby. Przecież Ryanair, Wizz Air i inne samoloty latają w prawo i w lewo do Hiszpanii, prawda? Przecież tyle tych lotów jest do Hiszpanii, że, a dodatkowo no masowo przecież Polacy latają z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Skandynawii i z wielu innych krajów do Hiszpanii. Te statystyki są po prostu zakłamane i jest pytanie, jak zakłamane są statystyki tego, że niby 17 milionów Brytyjczyków jeździ do Hiszpanii. Może to jest wszystko jedno wielkie kłamstwo, jeżeli się pokazuje, że Polacy w ogóle nie jeżdżą do Hiszpanii, a 3 miliony Polaków jeździ do Hiszpanii, szanowni państwo, rocznie powiedzmy,
No bo staje pytanie, co to jest za tabela, prawda? I zadajemy sobie pytanie, czy przypadkiem na innych stronach jest inaczej. I tutaj taka strona bardziej poważana, czyli już taka, która niby można by było statisty używać, na przykład doktor czy profesor mógłby używać, tylko ona zawsze. Tutaj też nie ma Polski, proszę zobaczyć. Tutaj też nie ma Polski, jest, proszę zobaczyć, Wielka Brytania 17 milionów, Francja niecałe 2, prawie 12, tam Niemcy prawie 11, Włosi prawie 5, Nordic Countries prawie 5, czyli cała ta Szwecja, Finlandia, Norwegia, tam Dania, prawda, prawie 5 milionów razem, Nederlandy 4 miliony 3, czyli Holandia i Stany Zjednoczone. I gdzie jest Polska? Portugalia, Belgia, Irlandia, Szwajcaria, Meksyk, Kanada. No, szanowni państwo, gdzie jest Polska? Zrozummy to, że dużo ludzi, wiecie, Hiszpania to jest właściwie można powiedzieć najbardziej turystyczny kraj w danym momencie, obok, nie wiem, Tajlandii, prawda? No, ale nie pokazuje się tu Polaków, prawda? A Polacy masowo jeżdżą do Hiszpanii. No, dlaczego tu nie ma Polaków? Jak to jest możliwe, że tu nie ma Polaków, jeżeli Polacy masowo, szanowni państwo, latają do Hiszpanii, jeżdżą do Hiszpanii, przeprowadzają się do Hiszpanii, zaczynamy masowo kupować nieruchomości w Hiszpanii, no i tak dalej, i tak dalej. No to jest chore, prawda? To jest chore i ja nie wiem, ja to sprawdzam, wiecie, bo ja jestem Hiszpanią zainteresowany już ponad 10 lat. Ja już nawet, na przykład ja sam osobiście, chyba chwilę to było, z 17 czy 16 lat temu, nie, z 20 lat, z 19 lat temu nawet zacząłem się chwilowo uczyć hiszpańskiego, bo już dwie dekady temu tak mi się Hiszpania podobała. Prawda? Ale stwierdziłem, że bez sensu się na zapas uczyć hiszpańskiego i przestałem po kilku tygodniach. Choć jest to język miły, fajny i fajnie się go uczy, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu po prostu. No i gdzie jest ta Polska, szanowni państwo? Napisz, niech, gdzie jest ta Polska, szanowni państwo? Ja nie mam czasu, ja nie mam do tego ludzi. No niech ktoś napisze do statysty, gdzie jest Polska i Polacy, dlaczego statysta nie pokazuje Polaków. Może to Polacy kłamią, że jeżdżą do Hiszpanii, może te wszystkie samoloty, te Ryanairy, to takie puste latają do tej Hiszpanii, może te wszystkie loty na Ibizę, Majorkę, na Wyspy Kanaryjskie, na Gran Canaria, na Teneryfę, wszędzie do Malagi, Barcelony, tratatata, do Walencji, do Alicante, to może jest wszystko na niby, szanowni państwo. Może te Ryanairy i Wizzary tylko takie latają puste, żeby Polakom smutno nie było, szanowni państwo. No taka rzeczywistość, no to widzicie, jakie to jest ogłupienie i dlatego zawsze wszystkim mówię, nie wierzcie mediom, nie wierzcie statystykom, nie wierzcie, a Wikipedia, pamiętajcie, że ja tylko na Wikipedii pokazuję, bo to tam fajnie wygląda, bo mają fajne takie różne, różniste rzeczy, ale jeżeli macie, ja zauważyłem, że profesorzy i doktorzy pokazują Wikipedię, mnie to tak brzydziło i zohydzało, no ale stwierdziłem, no tak, no oni fajne te statystyki, ludziom się to podoba, więc będę z Wikipedii pokazywał tylko te, które ja sprawdzam w znacznej części, prawda, ale widzicie, każdej rzeczy na Wikipedii się sprawdzić nie da też, prawda, więc mamy sytuację, w której na przykład mamy tą Polskę, no ale widzicie, na Wikipedii jest po prostu zerżnięte to pi razy drzwi, podejrzewam, co jest na statyście, nie wiem skąd biorą źródło, ale na statyście też nie ma Polski, szanowni państwo, gdzie jest Polska? Gdzie jest Polska i Polacy? Nie ma Polski i Polaków, szanowni państwo, na statyście, nie ma na Wikipedii, no na innych różnistych właśnie są. Druga rzecz, czyli tak, tu mamy takie kłamstwo, które no niestety my tracimy prestiżowo, prawda, bo jak taki Holender sobie zobaczy, czy taki Włoch i Niemiec, czy Francuz, czy Brytyjczyk zobaczy, że do Hiszpanii, że Hiszpanię odwiedza, wiecie, 4 miliony Polaków, no to oni przestaną, no bo wiecie, no bo generalnie w Europie jest rasizm, prawda? A w Europie patrzy się na pieniądze i to, co człowiek robi, to, co kim jest i tak dalej, prawda? I to jest, uwierzcie mi, mówię państwu, i no to jest gigantyczna utrata prestiżu, no bo wiecie, bo można się taplać w Bajorku, jeżeli widzimy, że jest naród, który jeździ do Hiszpanii, no to sobie myślimy, no to wiecie, no to mają pieniądze, są te i tak dalej, i tak dalej. I jest do takich ludzi większy szacunek, z takimi ludźmi bardziej się liczy, prawda? Albo nawet restauracje. Popatrzcie, jeżeli chodzi o restauracje, w Hiszpanii mamy bardzo dużo restauracji,
I tam bardzo często jest angielski, francuskiego nie podają, nie wiem, chyba nie lubią tych Francuzów, no ale no, ci Francuzi chyba tam blisko jeżdżą bardziej do tej Hiszpanii, do tej Barcelony i tak dalej, pograć w te bule i nażreć się tych frytek, prawda, z mulami. No to tam rzeczywiście przy Francji to serwują bardzo często takie wino stołowe jak we Francji i frytki i mule, bo to pyszne jest, prawda, no i w bule tam grają ci Francuzi, to tam może jeżdżą do tej Hiszpanii, tam dalej nie jeżdżą, no ale generalnie tak, w restauracjach w całej Hiszpanii, no to co jest? Angielski, niemiecki, prawda, jakiś tam jeszcze inny język, no ale polskiego nie ma. A widzimy, że widzicie, no Hiszpanię odwiedza tylu samu ludzi, co prawie z Holandii, prawda? A holenderski można spotkać, a belgijski można, a polskiego bardzo rzadko, prawda? I dlaczego? No bo jeżeli, szanowni państwo, właściciel restauracji, który jest po prostu prostym kucharzem, robi dobre jedzenie, dobrą restaurację, prawda? Albo jakaś kelnerka założyła sobie restaurację. Pamiętajmy, ona może dobrze, ale to jest kelnerka, prawda? Pamiętajmy o tym, to jest kucharz, prawda? On się nie zajmuje statystykami, on tam smaży kotlety, robi pajeje, prawda? I tam kelnerka serwuje wino, prawda? I tak dalej, i chce napiwek, prawda? No i oni widząc, że po co mają uczyć się choć trochę polskiego, żeby, no bo wiecie, no bo jakby widzieli, że do Hiszpanii z tak dalekiego kraju przyjeżdża 3 miliony Polaków i masowo Polacy także przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, Polacy z Irlandii, Skandynawii, i bardzo często nas się myli z ruskimi, prawda? W Hiszpanii już tak nie za bardzo, ale bardzo często myli się nas z ruskimi, prawda? No to oni nie muszą, widzicie, by się chętniej uczyli polskich zdań, prawda? O Polsce czegoś, bardzo często wiele restauracji by miało częściej obsługę po polsku, chętniej zatrudnialiby ludzi, którzy mówią po polsku, czyli Polaków, prawda? To jest gigantyczna utrata prestiżu, gigantyczna utrata miękkich wpływów, gigantyczna strata dla naszego narodu i dla naszej Polski. Szanowni Państwo, mówmy sobie wprost, musimy to my naprawić. Nie wiem, kto tam, szanowni Państwo, tym się zajmie. Ja pokazałem, niech się ktoś tym zajmie, prawda? Jak się zajmiecie, to wyślijcie mi link, żebym zobaczył chociaż efekty waszej pracy, będziemy razem szczęśliwi. A druga rzecz, jak się okłamuje Polaków i się ogłupia, no to proszę zobaczyć. Tutaj mamy, szanowni Państwo, mapę ze Szczecina do Barcelony. Proszę sobie zobaczyć, ze Szczecina do Barcelony mamy 1870 km. Bardzo daleko, prawda? Polakom się wydaje, że Hiszpania i Barcelona to bardzo daleko jest. Proszę sobie wyobrazić, że jest bardzo, bardzo daleko. 1870 km. W tym samym czasie, proszę zobaczyć, nas się straszy tym, że, szanowni państwo, zaraz w Polsce będzie jakaś nawałnica czy coś. Proszę zobaczyć, straszy nas się tym, co się dzieje, gdzie. Szanowni Państwo, Donieck od Szczecina leży 1921 km. Do Doniecka, szanowni Państwo, jedzie się bardzo, bardzo długo, tak samo, znacznie dłużej niż do Barcelony. Znacznie dłużej niż do Barcelony, bo do Barcelony są lepsze drogi, prawda? Barcelona i Donieck od Szczecina są w tym samym, szanowni Państwo, w tej samej odległości. Ale nas się straszy, szanowni Państwo, tym, że zaraz, wiecie, czołgi spod Doniecka podjadą, wiecie, pod naszą granicę, to tak jakby, wiecie, w Hiszpanii się łupali i zaraz mieli być, wiecie, pod Szczecinem. No takie rzeczy nam się, szanowni państwo, takie kocopoły nam się wbija, a proszę zobaczyć, jeżeli weźmiemy Wrocław, na przykład, Wrocław, no to do Wrocławia może być jeszcze bliżej, proszę bardzo, 1835, a z Jeleniej Góry, może z Jeleniej Góry, proszę zobaczyć, z Jeleniej Góry ile mamy? 1738, proszę sobie wyobrazić, 1738. Ze Szczecina do Doniecka, a tam dalej to jest w ogóle 2000 km, a z Jeleniej Góry z Polski do Barcelony, szanowni państwo, to jest 1700 km. Proszę to zrozumieć, jak się nas otępia, ile my tracimy, no bo nas ogłupia się, że tutaj zaraz, wiecie, przecież to jest kawał drogi, że to jest
pół Europy nas dzieli od tego, co sobie robią Ruski z Ukraińcami, a nas się tu ogłupia i zdebila, prawda? A na sam koniec, my jako już jesteśmy tak ogłupieni, tracimy prestiż, szanowni państwo, bo Hiszpanie uczą się turystyki, przecież Hiszpanie to turystyka, więc taki Hiszpan, pracownik hotelu, tego wszystkiego, oni mogą brać statystyki właśnie z takich rzeczy i oni widzą, a tu nie ma Polaków, nie ma ten, prawda? Nie ma Polaków, prawda? No to jak nie ma Polaków, to po co? A tak jakby byli Polacy, to chętniej by się może zatrudniało Polaków, chętniej Hiszpanie może by kilku zdań po polsku się pouczyli, prawda? Może by było chętniej, może Ryanair i Wizz Air by robili więcej lotów do Hiszpanii z Polski, prawda? Bo tych lotów jest dużo, bo Polska jest dużym krajem, prawda? Rozległym, tych lotów jest dużo, ale moim zdaniem za mało. Moim zdaniem, że gdyby lotów było dwa razy więcej, albo łatwiejsze były te loty, to moim zdaniem do Hiszpanii w krótkim okresie czasu mogłoby przylatywać nawet dwa razy więcej Polaków. Moim zdaniem do Hiszpanii przylatywałoby około 5-6 milionów Polaków już niedługo, gdyby te loty były bardziej dostępne. No i troszeczkę tańsze wtedy powinny być moim zdaniem, bo jeżeli lata więcej, to wtedy zawsze jest taniej, prawda? Pamiętajmy to i my będziemy zyskiwać, bo będziemy mieli, szanowni państwo, coraz lepsze warunki handlowe z Hiszpanią, Hiszpanie z nami, prawda? Bo te loty będą, bo obok, pamiętajmy, że jak leci samolot, to tam bardzo często też leci towar, prawda? Leci towar, tak? Czyli jeżeli akurat się nadarzy pusty samolot, no to ten samolot bierze towar i on wiezie towar, szanowni państwo, do tej Hiszpanii kupiony w Polsce albo z Hiszpanii kupiony i on leci do Polski, prawda? Więc odbywa się handel, odbywa się, szanowni państwo, biznes, a przecież o handel i biznes tutaj, szanowni państwo, chodzi. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, ale jeszcze na sam koniec pokażę trzecią głupotę, którą nam się opowiada. Proszę zobaczyć, gdybyśmy mieli więcej tych lotów do tej Hiszpanii, naszej kochanej, szanowni państwo, proszę zobaczyć, tu mamy tylko taki skrawek małej Gandhi, przepiękne miejsce, szanowni państwo, nieopodal Alicanty i Walencji. No i proszę zobaczyć, też nam się wpaja, że Polacy muszą, szanowni państwo, płacić, że muszą, szanowni państwo, płacić 5 tysięcy złotych za wynajęcie mieszkań w Polsce, prawda, dwie minimalne wypłaty, a proszę zobaczyć, przepięknej Gandhi mieszkania po 2000 zł razem z rachunkami. Tutaj mamy 400 euro, 4 razy 4 tysiące plus rachunki, po 2200 zł z basenami, z rachunkami. Proszę zobaczyć, w Gandhi akurat jest uniwersytet. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, z rachunkami, ze wszystkim. Proszę zobaczyć, proszę to zrozumieć, szanowni państwo, co się tutaj w ogóle dzieje. Szaleństwo. Tu akurat not rented annually. The rate is from September to June for students holiday. Akurat dla studentów, no ale popatrzcie, jaki ładny 3-bed. Proszę zobaczyć, ile, szanowni państwo, tego jest. Proszę, szanowni państwo, sobie to przerobić. Po 2000 zł miesięcznie takie apartamenty z takimi basenami, bez zimy, bez witaminy D, nie trzeba jeść witaminy D, kurtek na zimę, butów na zimę, tego całego smrodu tam nie ma, szanowni państwo, z kominów i z tych starych samochodów, bo jest przewiew, jest miło, szanowni państwo, jest sexy, jest fajnie, szanowni państwo, żyjmy, nie dajmy się ogłupiać i też walczmy o to, bo widzicie, nasze państwo rozdaje oposom po 500 000 000, Orlen wysyła 1,5 miliarda, odkupuje gazetki od Niemców za setki milionów, kto wie, może jak nie za miliard razem ze wszystkimi obłożeniami, które te gazetki miały, szanowni państwo. Nasze pieniądze są nam wyrywane, zabierane, mamy, szanowni państwo, jesteśmy wrzuceni przez Unię Europejską w deficyt, w procedurę nadmiernego zadłużenia, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość, proszę zobaczyć, ten apartament, proszę zobaczyć, ile tego, szanowni państwo, jest, a tutaj to jest wszystko po 2000 zł, a nam się wpaja, że za coś takiego masz wydawać 7000 zł i mówi się nam, że w Hiszpanii jest źle.
A, no bo w Polsce jest dobrze, jak płacisz 7 tysięcy, a nie 2 tysiące, no to wtedy jest w Polsce dobrze. Szanowni Państwo, to wszystko jest jeden wielki kocopoł, tak jak to, że tak jak te wszystkie ceny, które mamy w Polsce, bo te ceny to są w ogóle obrzydliwe w Polsce. Szanowni Państwo, już dawno przecież w Polsce jest drożej niż w Hiszpanii, a jak porównamy ceny na rynkach, zielonych ryneczkach, pójdziemy sobie warzywka kupić do rolnika hiszpańskiego, to już w ogóle jest dwa razy taniej. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Walczmy o swój kraj, walczmy o swoją godność, walczmy o swój naród, walczmy o nasze pieniądze, walczmy o nasz biznes. Szanowni państwo, walczmy o siebie, bądźmy pozytywni, ale walczmy, walczmy, bo szanowni państwo, walką biznes to walka. Pieniądze to walka, każdego dnia, szanowni państwo, nie ma czegoś takiego, ja się ekonomią nie interesuję, nie interesujesz się ekonomią, to bądź biedakiem, mnie nie obchodzi, co tam, nie obchodzicie, to bądź biedakiem, szanowni państwo, niech nas obchodzi nasz los, niech obchodzi nas to, jak nas spostrzegają, czy będą na nas patrzeć jak na brudasów, którzy taplają się w bajorkach, czy jak na naród, który już w danym momencie, szanowni państwo, wyleguje się na francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej i chorwackiej Rivierze. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć! I udostępnijmy to, żeby ludzie się dowiedzieli, szanowni państwo, że Polak też swoją Rivierę ma.